czwartek, 31 marca. Karolina Czereda, witam Państwa i zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach: katar, grypa i angina, czyli wirusy i bakterie, zbierają żniwa. Jutro rusza program 500+, radiowóz na czerwonym. Wyremontują oddział wewnętrzny, wieża widokowa otwarta i nocny marsz po zielonym lesie. Szpitale przepełnione, w przychodniach kolejki, mieszkańcy Żar nie są w stanie uchronić się przed infekcjami, które atakują z każdej strony. Mamy wiosnę, temperatury na plusie, a wirusy szaleją. Przychodnie są przepełnione, a pacjenci ustawiają się w kolejki po ratunek. Aby panie zmiany klimatu, bo to raz zimno, raz ciepło, a człowiek już też po 60, no to już taki wiek nieodporny. Nie? Najlepiej do lekarza, no bo tak się nie wyleczy człowiek. Niby te metody alternatywne, ale to nic nie pomaga, to nie skutkuje. Infekcje grypowe są wyjątkowo nieprzyjemne. Towarzyszy im wysoka gorączka sięgająca nawet 40 stopni. Temperatura, kaszel, katar, bóle mięśniowe, pocenie się. No i tyle. Czy można się jakoś uchronić przed tym? Tak. Być dużo na powietrzu. Chorują dorośli i dzieci, a oddział dziecięcy szpitala na wyspie jest przepełniony. Wprowadzono bezwzględny zakaz odwiedzin. Taka pora roku, taki okres, także jak mówił klasyk, sorry, taki mamy klimat. No niestety tych infekcji rzeczywiście jest bardzo dużo i obserwujemy rzeczywiście wzmożoną liczbę zachorowań. Jest dużo takich wirusowych infekcji z gorączką do 40 stopni. Utrzymuje się ta gorączka dłużej niż zwykle, nawet do tygodnia obserwujemy utrzymywanie się takiej temperatury. No i obserwujemy też zwiększoną liczbę powikłań tych wirusowych infekcji. Gdy już zachorujemy, nie leczmy się na własną rękę, bo powikłania mogą być nawet śmiertelne. Jutro wielki dzień i wielki sprawdzian dla urzędników. 1 kwietnia rusza program 500 zł na każde dziecko. Czy będą kolejki, czy wszystko się uda? Jutro, 1 kwietnia, rusza program 500 zł na dziecko. Stanowiska przygotowane, pracownicy urzędu gotowi. Od jutra można pobierać i składać wnioski. Pierwszego dnia, jak prowadzimy dziecko do przedszkola albo do szkoły, to w tej placówce możemy już pobrać sobie wniosek. Wniosek wypełniamy, jak on jest kompletny, z kompletnymi załącznikami, a jeżeli przeczytamy taki wniosek ze zrozumieniem, to wiemy, co do tego wniosku należy załączyć na udokumentowanie określonych spraw. I z takim wnioskiem zgłaszamy się tutaj do nas, do ratusza. W ratuszu, wejście B, biuro obsługi mieszkańców, są 3 stanowiska i do tego mamy zamontowany system kolejkowy. Także należy pobrać sobie numerek, sprawdzić, o której godzinie będzie możliwe złożenie wniosku i taki wniosek złożyć. Jutro wielki dzień, ludzie przychodzą, pytają, także staramy się pomóc na tyle, ile możemy. Udzielamy informacji, no i czekamy na pierwszych petentów. O co pytają najczęściej? Na początku pytali, od kiedy będzie można już pobrać wnioski, no i o szczegóły dotyczące wypełnienia. W Żarach z programu Rodzina 500+ skorzysta około 4000 osób. Prawo respektować muszą wszyscy, bez wyjątku. Przekonał się o tym policjant z żarskiej komendy, patrolujący ulicę w Lubsku. Jadący za nim kierowca nagrał, jak ten łamie przepisy drogowe. Choć trudno w to uwierzyć, funkcjonariusz nie zatrzymał się na czerwonym świetle. Nagranie trafiło do internetu, o wszystkim dowiedzieli się przełożeni. Po uzyskaniu takiej informacji o tym zdarzeniu, po wyjaśnieniu całej tej sytuacji, policjant został ukarany mandatem karnym zgodnie z taryfikatorem, czyli 300 zł i 6 punktów karnych, tak jak każdy inny obywatel sprawca podobnego wykroczenia. O całym zdarzeniu policja dowiedziała się z internetu. Od poniedziałku rozpoczyna się generalny remont oddziału wewnętrznego w szpitalu na Wyspie w Żarach. Potrwa 3 miesiące i kosztować będzie 840 tysięcy złotych. Wykonawcą prac będzie firma Big Rem Daniela Abdzieja. To będzie kapitalny remont całego pierwszego piętra, pawilon numer 3, przebudowa, dostosowanie do jakichś wyższych standardów też, ale i zabezpieczenie przeciwpożarowe, wchodzą w grę instalacje elektryczne. Także kosztowna i szeroka modernizacja.
Zaczną od kucia podłóg, burzenia ścian i zrywania starych sufitów. Wszystkie sale wyposażone zostaną w cyfrowy system przyzywowy dla pacjentów, a nad każdym łóżkiem będzie tlen. Każdy z pokoi będzie miał również własną łazienkę. No, mamy pewien standard już w szpitalu i oczywiście poniżej tego standardu nie schodzimy, a za każdym razem staramy się, żeby to było trochę lepiej. Na czas remontu pacjenci oddziału wewnętrznego trafią do budynku byłej chirurgii na ulicy Bohaterów Getta w Żarach. Przeprowadzka już na weekend. Dziś oficjalnie otwarto wieżę widokową w Zielonym Lesie. Jak się okazuje, na to wydarzenie czekało wielu mieszkańców. Od teraz każdy będzie mógł wejść na wieżę i podziwiać cudowną panoramę. My tam dziś byliśmy, sprawdziliśmy i polecamy. No drodzy Państwo, mnie się udało, jestem na górze, widoki są przepiękne. No i myślę, że każdy powinien tu przyjść. Dziś oficjalnie otwarto wieżę widokową w Zielonym Lesie. Na taras widokowy prowadzą kręte metalowe schody. Wieża codziennie będzie otwarta dla mieszkańców. Teraz w najbliższym czasie będzie spełniała swoją pierwotną funkcję i będzie tak jak niegdyś służyła mieszkańcom Żar i okolic. Jak do wieży się dostać? Wieża będzie udostępniona w okresie dnia, natomiast na noc będzie zamykana. Klucz będzie miał leśniczy i on również będzie tutaj odpowiedzialny za otwieranie i zamykanie wieży. Dla wielu mieszkańców Zielony Las to miejsce wyjątkowe, a na otwarcie wieży czekali od dawna. Zawsze byłem miłośnikiem tej wieży, także bardzo mi się podoba. Był już pan na górze? Ze 100 razy. Jak sprowadziłam się tylko do Żar, to pierwsze moje spacery z małym jeszcze dzieckiem były w tym miejscu. Dokładnie tą wieżę pamiętam i bardzo fajnie, że coś takiego jest. Ja jeździłem tutaj przed tym, jak jeszcze była nieczynna w ogóle, zdewastowana. No i później jeszcze żeśmy jeździli, ale teraz fajnie, że się... Czekał pan na to? Prawie, no tak, żeśmy, nie tylko ja, tutaj dużo ludzi, w ogóle mieszkańcy Żar, bo my myślę, że wszyscy chcieli, żeby taki stan był jak w tej chwili. Regulamin korzystania z wieży mówi jasno, na tarasie widokowym jednocześnie przebywać może maksymalnie 6 osób. Remont wieży kosztował ponad 240 tysięcy złotych. Więcej z otwarcia już w sobotę w programie Jesteśmy z Żar. To będzie marsz wspomnień i refleksji, ale również pełen niespodzianek i atrakcji. Jutro w piątek, 1 kwietnia, odbędzie się już po raz 11 nocny marsz po Zielonym Lesie. Marsz poświęcony pamięci świętego Jana Pawła II. Jest to pewnego rodzaju intencja dla Jana Pawła II, dla świętego Jana Pawła II, dla turysty wszechczasów, bo tak go nazywamy. Dlatego właśnie to PTTK zajęło się promocją naszego wielkiego Polaka przy współpracy oczywiście ze Szkołą Katolicką imieniem Jana Pawła II. Marsz potrwa około półtorej godziny. Co wziąć ze sobą? Oczywiście latarkę. Będzie parę zadań do spełnienia, żeby marsz był typowo turystyczny, żeby ta turystyka przeważała. Tą trasę właściwie to już nazywam takim marszem papieskim. Może kiedyś nawet wyznaczymy taki marsz papieski w naszym Zielonym Lesie, bo trasy papieskie są w górach, są kajakowe, są na Mazurach, także może i my sobie zrobimy w naszym Zielonym Lesie. Marsz jest nocny, ale nie ma się czego bać. Oczywiście kończymy to wszystko do 22. Zbiórka jutro o godzinie 19.45 w Zielonym Lesie na parkingu przy wieży Bismarka. Głównym organizatorem marszu jest Klub Turystyki Aktywnej PTTK Ryś w Żarach. Wielkimi krokami zbliża się bieg Druga Dycha po Żarach. Organizatorzy imprezy Stowarzyszenie Runners Team w pocie czoła pracują, by wszystko było zapięte na ostatni przysłowiowy guzik. Zostało 18 dni do startu. Cały czas ciężko pracujemy, lista zamknięta. Zgłaszają się jeszcze osoby, które by chciały pobiec, ale tak jak wcześniej żeśmy informowali, jest lista rezerwowa i prosimy, żeby się tam wpisywali. Jedną z nowości będzie bieg dla dzieci AK Anatol Mini Dycha. Po raz pierwszy uruchomiliśmy bieg dla dzieci. Niestety już jest lista zamknięta, także przykro. Zapraszamy wszystkich kibiców do kibicowania oczywiście. Atrakcje, wszystko będzie w centrum na rynku przy mecie. Scena, występy, dmuchańcy dla dzieci, także zapraszamy wszystkich serdecznie.
Chciałbyś pomóc przy organizacji kwietniowej drugiej dychy pożarach? Masz taką możliwość. Cały czas szukamy wolontariuszy, ponieważ chcemy, żeby ta impreza była dobrze zabezpieczona. Prosimy zgłaszać się poprzez Facebooka, poprzez nasz profil na Facebooku. Wśród wolontariuszy również zostaną rozlosowane fajne nagrody. 17 kwietnia na ulicy Żar wybiegnie ponad 600 dorosłych biegaczy i prawie 200 młodych sportowców. To wszystko w ramach drugiej dychy pożarach, czyli 10-kilometrowego biegu. Jutro w Gazecie Regionalnej zostanie zaprezentowana oficjalna koszulka imprezy. Tam też znajdziecie dodatkowe informacje o biegu. Dla tych, którzy marzą o słońcu, jak na razie nie mamy dobrych informacji. Chmur nadal będzie sporo, do tego deszczowych. Joanna Stonula, zapraszam na prognozę pogody. W piątek słupki, rtęci, Żarach, Szprotawie i Głubinie wskażą 11 stopni Celsjusza. Obfite opady deszczu pojawią się w Szprotawie i Głubinie. Ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskale. 1 kwietnia w Prima Aprilis imieniny obchodzą Grażyna i Irena. I nie ma żartów, o życzeniach nie zapominajmy. Kwiatki i bombonierki mile widziane. Pozdrawiam, Miłosz Jachn. W wiadomościach to wszystko, już za chwilę przegląd prasy, czyli o czym przeczytamy w jutrzejszym wydaniu Gazety Regionalnej. Następnie w dobrej formie. Dziś o tym, jak zacząć biegać na wiosnę. Wszystko objaśni trenerka Dominika Rezlerska. Polecam. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. We'll be right back.